Witam się z tej strony, hodowla ZDW. Jesteśmy po dosyć dłuższej przerwie na kanale. Nie było filmów i to było z tym spowodowane, że po prostu muszę się uczyć do egzaminów. Mam w tym roku maturę, mam w tym roku też inne rzeczy. I między innymi teraz we wtorek zdaję w moim liceum egzamin z chemii, więc no, trzeba się uczyć, trzeba odstawić króliczenie, chociaż to jest jeden szczerze z ważnych bodźców, dzięki któremu jestem tu, gdzie jestem i chcę mi się tej biologii czy tam chemii uczyć. Ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Jako pierwszego widzimy tutaj samca brązowego belgijskiego. Królu się nic nie zmieniło od ostatnich vlogów. Tutaj widzimy samca srebrnego belgijskiego. Tu widzimy samca srokacza niemieckiego. Dwa samce srebrne belgijskie, które jeszcze się nie gryzą, ale trzeba będzie je w końcu odsadzić. No i tutaj mieszańce srokacza. Kolejne mieszańce srokacza. A tutaj mam pustą klatkę. Przejdźmy teraz do samic. U samic widzimy przede wszystkim młode belgi, które robiły po prostu jako miniaturka ostatniego vloga. Tutaj widzimy kolejną samicę to akurat jest brązowa belgijska, już mam problem z wysłowieniem się. Tutaj mamy samicę srokacza niemieckiego i tam jest jeszcze druga samica srokacza niemieckiego, ale ona ostatnio się okociła, więc nie będziemy jej przeszkadzać. Tutaj gdaki. Nadasza pora jedzenia nocnego w kurniku, więc kury jedzą. Także to było na tyle w tym vlogu. Zachęcam do subskrypcji na kanale. Dzięki wielkie za dotychczasowe wyświetlenia i za suby. I za dużo miłych komentarzy. I widzimy się w następnym vlogu.